pełne 100 lat i ostatniego dnia, 31 grudnia 200 roku, zakończył się to drugi wiek. To był ostatni dzień drugiego wieku. No a popatrzmy na nasz wiek, XXI wiek. Kiedy on się zaczął? Zobacz, wszystkie zaczynają się 1 stycznia i okrągła tu jest zasada. Tu zawsze jest jedyneczka. W końcówce, początku wieku jest zawsze jedyneczka. Nasz zawsze jest 1 stycznia, 1 stycznia, 1 stycznia, a w końcówce jest jedynka. A więc nasz XXI wiek też zaczął się 1 stycznia 2001 roku. To musi być jedynka na początku wieku. A kiedy się skończy? No tak samo jak i te poprzednie. 31 grudnia oczywiście też nasz XXI wiek skończy się 31 grudnia. Po upływie pełnych 100 lat. I będzie to 2100 rok. Zauważ, że końcówka wieku zawsze ma na końcu 0. Czyli początek wieku, nieważne którego, każdego, ma na końcu jedynkę, a koniec wieku ma na końcu 0. Niezależnie, który to wiek jest. I tyle. To wszystko na tej lekcji.